Dzień dobry, w środę 11 stycznia, jakże piękny, słoneczny dzień. Bardzo fajny dzień, bardzo ładny, o wiele człowiek lepiej się czuje. Do tego, jak sobie posłucha jeszcze z rana bardzo przyjemnej muzyki, która motywuje, która uszczęśliwia, to jest wdzięczny za wszystko. Wczoraj, tak jak ten wam mówiłem, z Felixtą, samym koniem leciałem w kierunku Immingham. Sił miałem, żeby popracować, ale czasu pracy zaczęło brakować, tak żebym nie dojechał do Immingham, bo były drogi zamknięte w nocy, więc stwierdziłem, że sobie zjadę na bazę. Zjechałem na bazę i co? I się wyspałem. Normalnie, spokojnie, nie martwiąc się, że ktoś się koło auta będzie kręcił. Może nie tak do końca jakoś spokojnie noc minęła, bo choroba dalej męczy. Jak słyszycie, gardło mnie puściło, ale za to ucho złapało. Pierwszy raz w życiu mam zatkane ucho. Boli. Dzisiaj już jest troszkę lepiej, ale wczoraj to po prostu pyknęło coś w uchu i zaczęło boleć, no i nie słyszę na lewe ucho. Niby się taka prosta rzecz, że człowiek nie słyszy na jedno ucho, ale strasznie to tak, że tak powiem, wpływa na taką koncentrację. Także mam już 36 lat i jakieś nowe doświadczenie, nie? Jeśli chodzi o zdrowie i ten. Pierwszy raz w życiu zatkane ucho mam. Nieprzyjemna sprawa. Nie jest jakaś bardzo tragedia, ale nieprzyjemna sprawa. I zobaczymy, czy to po prostu od tych zatok, co mi schodzi i ten, czy po prostu akurat się zrobiło i się uszkodziło coś może w uchu od tego smarkania, bo jak smarka się, to jest nadciśnienie się robi duże. Że zobaczymy, czy mi przejdzie, czy nie przejdzie. W weekend lecę do Polski. Ewentualnie w poniedziałek zostanę do poniedziałku i będę musiał iść do laryngologa, i żeby mi tam spojrzał do ucha, jak nic nie pomoże. Może gdzieś aptekę dorwę i uda mi się kupić jakieś krople do ucha czy coś takiego. Bo takich rzeczy nie ma. Mamy leki przeciwbolowe, mamy spray do gardła jak boli, tabletki jakieś na gardło, mam maść rozgrzewającą, plaster rozgrzewający, wodę utlenioną, nitkę, igłę i nożyczki, ale kropli do uszu nie ma. O, resztki kaszlu jeszcze trzymają. A wracając do poniedziałku, w poniedziałek byłem zawieźć auto do mechanika, gdyż poprzedni kierowca, który u mnie jeździł, zaniedbał to auto strasznie. Jeździł tylko październik? Tak, październik. Nie, wróć. Listopad i grudzień. 6 tygodni u mnie jeździł. I bardzo zaniedbał to auto. Pierwsze przygotowałem mu auto nawet lepiej jak pod siebie. Czyli do jazdy miał wysprzątane, także z podłogi można jeść. No, impeccable. Przygotowałem mu jakieś podstawowe narzędzia, jakby na przykład przewód się zerwał, więc kupiłem też przewody pneumatyczne, elektryczne, wszystkie żarówki, śrubokręt, żeby wymienić żarówkę, co tam jeszcze, olej na dolewkę. No wszystko, co takie, co jest w stanie zrobić kierowca, nie? Tam bezpieczniki nawet miał, no wsio, co się dało, nie? I powiem wam, że no nie spóźniał się, owszem, jeśli chodzi o jazdę na czas i ten, to z tym nie miał problemu, nie zasypiał, dojeżdżał na czas, raportował, tak jak go prosiłem, że na przykład krótka wiadomość, żebyśmy wiedzieli, że na przykład zajechał na rozładunek, gdzie się rozładował,
czy coś takiego. Po prostu taki krok po kroku, żebyśmy wiedzieli, to na to nie mogę narzekać. Wszystko robił tak, jak należy. Ale jeśli chodzi o auto, no to... to tragedia. No mówię, przygotowałem mu auto do jazdy, tak? Po jakimś czasie spotykamy się na parkingu. Robiliśmy przepinkę na czym. A właściwie to... zamieniałem się z nim pracą, ja mu dawałem naczepę portową, bo żeby to wyprostować jego grafik przed świętami, żeby mógł sobie spokojnie zjechać na święta, to więc ja mu oddałem pracę portową, a przejąłem Amazona, bo Amazon tam zaczynał się w weekend i kończył się w weekend, także nawet po weekendzie to także nie zgrywałoby się z jego zjazdem do Polski. No i przy na spotkaniu na parkingu, czekajcie, bo się chyba coś kamera przestawia, teraz troszkę. O. Poprawię. O, teraz to w ogóle poprawię, nie? Kurde. Dobra, zrobię cięcie przy tym poprawianiu, bo przecież po co? No, jestem. Spotkaliśmy się na parkingu i gość do mnie z tekstem: Darek, a masz jakiś olej na dolewkę? Ja mówię, no mówiłem ci, Jacek, że w schowku pod łóżkiem od strony kierowcy ten jeden schowek jest zarezerwowany, że tak powiem, na rzeczy techniczne, to co do auta potrzeba, i między innymi tam jest 5 litrów oleju na dolewkę. Aha, no dobra, bo powiedz sobie, bo zaświeciła mi się kontrolka od poziomu oleju, nie? Ja byłem akurat wtedy po nosy czy coś takiego, to nie chciało mi się, że tak powiem, umoralniać tego człowieka i pouczać, bo nie ma, jest delikatny wyciek, poci się silnik i wiadomo, też zużywa olej, ale nie w takim stopniu, żeby to nagle był ubytek, tak? To się nie dzieje z nadecie. Skoro jak mu się już zaświeciła kontrolka na poziomie oleju, to znaczy, że już było poniżej minimum. Po drugie, powinno się, codziennie się robi tak zwany daily check, co między innymi jest to sprawdzenie też poziomu oleju. Po trzecie, w Iveco po przekręceniu zapłonu, gdy się zaświecą wszystkie kontrolki kontrolnie, na głównym wyświetlaczu jest też pokazany poziom ciśnienia pneumatycznego w układzie i stan poziomu oleju. Po prostu zawsze, to nie wiem, no, jakim trzeba być, żeby nie zobaczyć tego. Bo ja dopiero mu to o tym powiedziałem, a to już było, nie wiem, bo grubo ponad miesiąc jakiś. Także taka sytuacja. Do tego najlepsze jest to, że jak powiedziałem mu o tym wszystkim, zdałem mu tą naczepę, on spod Birmingham ruszył w kierunku bazy, to wiedząc, że ma bardzo mało oleju, że już jest, dopomina się silnik o olej, wiedząc, że ma ten olej, nie dolał go na miejscu. Wrócił na bazę, ujechał, to jest jeszcze było ponad około 100 km jest spod Birmingham tam, a może nawet nie ma 100 km. W każdym bądź razie, no coś koło tego tam, spod Birmingham do Peterborough. Nie dolał tego oleju. Mało to przyjechał na bazę i zostawił auto w piątek po południu. Ja w niedzielę przyjechałem na bazę, patrzę się, do auto nawet nie opukane, choć mówiłem, jak się przyjmowałem, że ja nie wiem, że to auto ma być myte co tydzień, wypucowane tak czy coś, ale jest na firmie Kerscher. Ja mówię, chociaż opukać z tego głównego brudu, szyby dla siebie mieć, lusterka czyste, to wszystko i szyby, klamki czyste, żeby ten złapać, żeby dla siebie, no i auto, żeby nie było uwalone, nie? Auto
no tragedia, nie? Więc przyjechałem w niedzielę na bazę, uzupełniłem mu ten olej, wkurzony już tak, nie miałem też siły, ale swoje auto umyłem, to wziąłem i jego auto umyłem. Tak wiem, niektórzy będziecie mówić, że kierowca nie jest od tego, czy coś takiego, ale to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem, tylko przy przyjmowaniu do pracy powiedziałem, że tak u mnie jest, no. Niektórzy będą na to psioczyć, a niektórzy po prostu wezmą się i zrobią. Tak jak mówię, nie każę pucować auto, ale po prostu to jest, tak naprawdę to jest 15-20 minut roboty, nie? Też nie mówię, że jak się w piątek na przykład wróci o 20, że jeszcze myj auto, nie? No to nie, no wiadomo, zostawisz i tyle, no zdarza się, no. Każdy do domu chce też iść, nie? Ale kurde, jak się wraca w miarę o jakimś dobrym czasie, tym bardziej praca u mnie nie jest wyżyłowana, że 3.15, 2.13, nie? Akurat praca jest taka, że średnio po 10 godzin 11 się robi, nie? Czasami nie mówię, zdarzy się 13 i 14 godzin, ale to jak się zdarzy raz na dwa tygodnie, to jest taki maks, nie? No może dwa czy coś. No zależy jak w transporcie, ale nie jadę na tym wózku, że ogień do maksa, wszystko ten. Bo akurat też taka praca jest i da się to dograć. No. To taka historia z tym. W dodatku nic nie zgłaszał, że termostat przestał pracować. Silnik się nie dogrzewał. Dzwoniąc do niego, właśnie mówiąc mu o tym, no to usłyszałem odpowiedź taką, że Darek, no ale jakby mi to przeszkadzało, to bym ci zgłosił. A tak to sobie dogrzewałem webastem, nie? No już kurwa, ręce opadają, nie? Dobrze, wiadomo, że ogrzewanie wspomaga komfort pracy kierowcy, ale niedogrzany silnik to niedobrze wpływa na jego pracę, prawda? Kierowca zawodowy, bo mówimy, że no, kierowca ciężarówki powinien być zawodowy, tak mi się wydaje, powinien o takich podstawach wiedzieć, że nie po to ktoś wymyślił termostat, aby silnik pracował w temperaturze roboczej, w najlepszym zakresie temperatury, jaki jest dla niego. Jakby to nie było potrzebne, to by tego nie robili, nie? No. Co jeszcze? Jeszcze było takiego, po prostu, no... No nie. Więc... Akcja z CMR-ką. Pojechał na dostawę, oddał CMR-kę do podpisu, oddali mu dokumenty niepodpisane. Prawda, to był Amazon i idzie to przez aplikację też, ale skoro jest dokument dostawy CMR, to należy go też podpisać. To gość mi się tłumaczył, no przecież ja mu nie mówiłem o tym, że trzeba też podpisywać dokumentów, nie? Czekajcie, cały czas telefon się tutaj przejeżdża. Że trzeba też CMR oddać, nie? Do podpisu. W Amazonie. Ja mówię, przecież jeździmy do innego Amazona i tam zawsze podpisujemy CMR, bo mamy. A teraz pojechałeś do innego i co? I mówię mu, Jacek, nie tłumacz się takimi głupotami jakimi, że ja ci nie mówiłem, czy coś takiego. Bo po pierwsze, chyba w transporcie nie robisz od wczoraj i dobrze się o tym wie, że CMR trzeba podpisać dokument dostawy. A po drugie, wziąłeś te dokumenty ze skrzynki, bo jest taka skrzynka jak znacze portowe, jest czarna skrzynka i tam są dokumenty wsadzone. Więc wziąłeś te dokumenty ze świadomością tego, żeby oddać do podpisu. Oddali ci niepodpisane i ty mówisz, że ty o tym nie wiedziałeś, no. No to jak? Coś jest nie halo chyba, no nie wiem czy... Albo ja jestem głupi i coś źle, nie wiem, rozumuję, albo chcesz zrobić ze mnie głupka, nie? Także no, masakra ten i... No i niestety, podziękowałem mu za współpracę, znaczy dla jego niestety, bo...
Może u mnie kokosów nie ma jakichś, bo są firmy, które lepiej płacą. Ale u mnie praca jest spokojna i pieniądze są na czas. Bo ja nie widzę powodów ku temu, żeby jakoś nie płacić kierowcy jakiś kurwa tempo. Ja chcę spać spokojnie i nie mieć wrogów. Także tak to się prezentuje, więc niektórzy powiedzą, że a wziąłeś sobie kierowcę, to świat ci pojeździł i więcej ci nie trzeba. Nie, gdyż on skończył tydzień przed świętami. Wziąłem kierowcę zastępstwo i ten kierowca, który przyszedł na zastępstwo, zostaje na dłużej. Bo jemu odpowiada praca i stawka za tą pracę i mi odpowiada, bo zresztą pokazywałem wam w poniedziałkowym odcinku, jak auto wyglądało po 3 tygodniach, nie? Bo tak jak mówię, poprzedni kierowca może nie chleb zostawił w aucie, czy coś takiego, ale przez ten czas, co on jeździł, to auto nie widziało szmatki, żeby przeczyć kurze, nie? Po pierwszych 2 tygodniach, jak widziałem to auto w środku, sobie myślę, dobra, nie miał czasu, może ogarnąć tym kurze, coś takiego, zdarza się. Nie ma problemu. Ale wtedy, jak właśnie, co zamienialiśmy się naczepami, znaczy ja mu dawałem naczepę pod Birmingham, to otworzył drzwi, tak jest kieszonka w drzwiach, to na przegrodzie ma taką płaską płaszczyznę też, to tam zobaczyłem no po prostu warstwę kurzu, nie? Warstwę kurzu, który się już tak kłębił, że tak powiem, wiecie o co chodzi, to nie jest taki powierzchowny kurz, on się już gromadził z takim pyłem, takim kłębił się też, że tak powiem. Oj, nie. Podziękowałem. No i taka historia. Taka historia. Co chciałem powiedzieć? Reasumując to wszystko, jeśli ktoś mówi, że brakuje kierowców w transporcie, to ja wam powiem, że tak, brakuje kierowców, ale dobrych kierowców. Bo takich kierowców, a właściwie łączników pedały kierownica, to nie brakuje. Bo ludzie przychodzą, robią tacy prawy jazdy z myślą, że zarobią tu nie wiadomo ile i tak. Owszem, są nie najgorsze pieniądze, ale są prace, które są lepiej też płatne. Także no, trzeba lubić po prostu tą pracę, trzeba lubić. Wtedy i pieniądz będzie z tego dla pracownika, bo to nie jest tak, od razu ludzie przychodzą do pracy i by chcieli od razu chyba 220, 230 funtów za dniówkę. Kurde, no i przyjdź do pracy, wykaż się, pokaż się, że warto ci zapłacić takie pieniądze, a nie, że ty dopiero pokażesz, że umiesz pracować, jak dostaniesz te pieniądze. Tak jak powiedział Sławomir Benson, Ronaldo nie dostał się do Barcelony, czy do innych światowych klubów, czy nasz Lewandowski, że zapłaccie mi, zaproszcie mnie do swojego klubu, a pokażę wam, jak gram. Nie. Ciężko pracował, pokazywał się, pokazywał swoje zdolności. Wtedy go wzięli do najlepszych klubów i zaczęli płacić najlepsze pieniądze. Taka jest kolej rzeczy, a nie, że najpierw mi dajcie, a później wam pokażę. Nigdzie tak nie jest. A niektórzy tak myślą. Dobra, koniec tych wywodów. Cóż wam mogę powiedzieć? Jadę.
pobrać naczepę i jak pobierze naczepę, to jadę na tarstwo. A wiem, jak któryś kierowca ogląda, tylko grzecznie, bez bluźnieństw, możesz napisać w komentarzu, napisać, co o tym myślisz. Jadę. Dojechałem sobie do portu, w końcu udało mi się naczepę pobrać. Były troszeczkę zakręty, bo ta naczepa została zdana tutaj, żeby popłynęła na Holandię. A teraz się okazuje, że ją trzeba i nie popłynęła, więc ją trzeba zabrać i zawieźć na Dartford i tam się rozładować. A w międzyczasie jeszcze szczelił mi przewód od spryskiwaczy. Zaraz przy ramieniu tutaj, jak dochodzi przewód pod maską w Czech. Teraz zobacz. Tak, w trzech sklepach byłem. Tutaj w porcie. I nie mają takiego przewodu małego, gumowego. Nie. W jednym sklepie była tylko rolka 30 metrów i chyba przewód bodajże szóstka czy coś takiego. Nie. Mówię, na co mi 30 metrów, a poza tym jeszcze przewód szóstka i co ja z nim zrobię. Tu potrzebuję czwórkę. Także jedziemy bez spryskiwaczy. Zresztą tak jak Vivek ostatnio. Coś jakiś fatum ze spryskiwaczami, bo Vivek też najpierw coś się rozszczeliło, bo 5 litrów płynu szło za północy albo za nockę, zależy. A później w ogóle pompka przestała działać, nie? Także coś z tymi spryskiewiczami. Przyszły lekkie przymrozki i poszczelało wszystko. Lekka zima, minus 5 stopni tam, minus 10 w Szkocji był przez chwilę. No nic. Może im zobaczymy. A tymczasem jadę no właśnie na Dartford, tak jak mówiłem. Po drodze jeszcze pauza. A na pauzie co? Migos czy leczo? Zobaczymy. Jaki jest najlepszy sposób, aby zmienić normę? O taki. Jedziemy sobie za gabarytami. No i jesteśmy na Dartfordzie. Na Dartfordzie. Kurde, tak wydaje się, że tu niedawno byłem. A jak tak sięgnę pamięcią, to byłem tutaj. Byłem tutaj ze swoją naczepą, to chyba w zeszłym roku. No, w zeszłym roku na pewno, to był 22, bo teraz mamy styczeń 23, ale to bardziej jeszcze chyba w 21 roku tu byłem. Tak wydaje się człowiekowi, że tu był niedawno, ale jednak trochę czasu minęło, bo jak będę wyjeżdżał, to jak sobie nie zapomnę, to nagram, bo obok tutaj Amazona to była pusta powierzchnia, taka łąka, trochę już tam było wysypane kamienia, plantowane, a dzisiaj stoi magazyn i po drodze w ogóle nie było takich małych tam magazynów, teraz wszystko pobudowane. Czas zapierdziela. Praca, a wszystko wokół się kręci. Tak sobie siedzę godzinkę, znaczy siedziałem sobie godzinkę ponad. No i zawołali mnie, myślałem, że już skończone jest. Ale no niestety, okazało się, że naczepa jest za nisko. Pokazywali mi zdjęcia, ale wcale nie była za nisko, bo rampa owszem była poniżej poziomu wylewki, ale normalnie mogła się otworzyć jeszcze i to wszystko i oprzeć się o naczepę. I powiedzieli, że nie, nie może być i żeby rzucić naczepę. I słuszna, że tak powiem, rada i uwaga i pomysł, że tak powiem. Rzuciłem naczepę i wiadomo, bo ja mam konia wysokiego, a naczepa jest mega. Więc jak wyjechałem, to automatycznie dupa poszła do góry. Tylko że zanim dupa poszła do góry, tył naczepy, no to musiałem ją najpierw opuścić, żeby przód się podniósł, żebym ja mógł wyjechać. I później chciałem podnieść tą naczepę i proszę po drugiej stronie gościa, tego jachtmarszala całego, żeby włożył klina. Bo jak ci, co jeżdżą, wiedzą, że jak są hamulce zblokowane, to jak dźwigasz na poduszkach, to pójdzie, bo pójdzie do góry, ale
nie tak jak na wolnym kole. Więc poprosiłem o włożenie klina, a on się do mnie... Po co ci klin? Ja mówię, proszę włożyć klin. Nie. I wkurzył mnie tym. No i musiałem sobie sam obejść, włożyć. I tak czekam sobie już. No to łącznie już jestem tutaj ponad 1,5 godziny, bo o 19 przyjechałem, a jest 20:50, ale rejestrowanie się na bramie i takie różne. A myślałem, że sobie zjadę do portu, do Harwich, a lubię tam jeździć. Wychodzi na to, że wyjadę stąd i chyba się ustawię z powrotem pod bramą wjazdową. Tam jest parking, jak oczywiście będzie miejsce. Bo jak wjeżdżałem, to tylko widziałem jedno miejsce, a to już się przeplątało parę ciężarówek, także... Dzisiejszy odcinek chyba będzie dłuższy. Miały być krótkie odcinki, ale... Ten będzie długi. A to tylko jeden dzień. Wszystko przez moją rozmowę. Wytłumaczenie. Jeśli chodzi, dlaczego zwolniłem kierowcę. Ale... Póki co na razie nie żałuję. I sytuacja taka, że jestem na bramie wyjazdowej, rozładowany, jest godzina, która? 22:24. 13 godzin pracy pick-offa. Na Amazonie 3 godziny ponad. Rozładowałem się, zapiąłem naczepę i mówię do Yard Marshala, żeby mi oddał, że potrzebuję papiery, nie? On mówi, że papiery na bramie. Ja mówię, ale ja jestem po rozładunku. No ale wszystkie papiery tam. Wiem, że to tak nie działa, że on powinien mi z kluczykami dać papiery. Przyjeżdżam na bramę i co? No i draka. I zblokowałem im bramę, za mną ciężarówek. Raz, dwa, trzy, cztery. I stoję. I teraz szukałem dokumentów. Zamiast mi dać od razu. A nie chciałem dyskutować z tym Yard Marshalem. Pytam się go, czy jest pewny, że na bramie. On tak, tak. Bo mi nie pomógł wcześniej. Znaczy nie pomógł, tylko klina go prosiłem, a był mądrzejszy ode mnie. No i taka jakoś fa. Niektóre Amazony to naprawdę kochane. Jak mam tam jechać, to aż mi się oddech ciewa, nie? Póki co chyba najlepszy to jest w Coville, BHX 2. Tam jest bezproblemowo. Albo się zostawia na czepę, wyjeżdża i pager, albo się na załadunku, to tak jak ostatnio razy i teraz też miałem, że chcesz to siedzieć w kabinie, oddajesz kluczyki, tylko chcesz to siedzieć w kabinie, nie chcesz to możesz iść do kantyny. Niektóre sajty są spoko, niektóre sajty są tragedia. No tyle, kończę, bo to będzie bardzo długi odcinek. Na razie.